Warszawski Instytut Tele- i Radiotechniczny to światowy specjalista w dziedzinie aparatury pomiarowej, która znajduje zastosowanie w laboratoriach kopalni węgla kamiennego, koksowni, elektrowni, odlewni, zakładów energetyki cieplnej oraz placówek naukowo-badawczych. Znajomość parametrów fizyko-chemicznych paliw stałych wpływa na ekonomikę ich wykorzystania oraz ochronę środowiska. Naukowcy z Centrum Technik Cieplno-Chemicznych Instytutu opracowali m.in. stanowisko do badania reakcyjności koksu wielkopiecowego, które znalazło zastosowanie w ponad 20 hutach i koksowniach dużych koncernów metalurgicznych. Sukces rynkowy stanowiska oraz potrzeby hut w zakresie aparatury pomiarowej spowodowały podjęcie prac nad opracowaniem kolejnych urządzeń. Jednym z nich jest stanowisko do określania stopnia redukcyjności rud żelaza. Urządzenie do pomiaru redukcyjności pozwala na ocenę stopnia redukcji tlenu z tlenków żelaza metodą wagową. Obecnie wykorzystywane procedury zgodne są z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie normami o zasięgu międzynarodowym. Na uwagę zasługuje fakt, że oferowane na rynkach międzynarodowych konkurencyjne urządzenia nie pozwalają na uzyskiwanie tak wysokich dokładności wyników jak w naszym przypadku. To samo dotyczy kolejnego urządzenia, służącego do badania redukcyjności i termoplastyczności rud żelaza. Koncepcja procedury pomiarowej i urządzenia powstała w wyniku kooperacji międzynarodowej z Zespołem Naukowców Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie. Samo urządzenie pozwala na odzwierciedlenie w skali mikro warunków panujących w wielkich piecach. Głównym odbiorcą naszych urządzeń jest koncern ArcelorMittal Steel. Te urządzenia są w tej chwili zainstalowane w tym koncernie w Kazachstanie, w Algierii, no i praktycznie we wszystkich hutach należących do ArcelorMittal Steel w Europie. Urządzenia te pracują również w hutach należących do koncernów US Steel, Corus oraz Unii Przemysłowej Donbasu. Wszystkie z nich sterowane są komputerowo. Oprogramowanie umożliwia tworzenie raportów po wykonaniu każdego pomiaru, a także tworzy w czasie rzeczywistym wykresy parametrów technologicznych. Dla przemysłu odlewniczego zespół inżynierów Centrum Technik Cieplno-Chemicznych opracował analizator do oznaczania zawartości sumarycznego węgla pirolitycznego oraz jego frakcji w betonitowych masach formierskich oraz ich komponentów. Rozwiązanie techniczne pomiaru zastosowane w analizatorze chronione jest 5 patentami i zostało uhonorowane srebrnym medalem na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości Concours Le Pin w Paryżu w 2009 roku oraz dyplomem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. Aparatura pomiarowa to nie jedyna specjalność inżynierów z Centrum Technik Cieplno-Chemicznych Instytutu Tele- i Radiotechnicznego. Zespół konstruuje urządzenia technologiczne na potrzeby własne oraz zakładów przemysłowych i placówek naukowo-badawczych. Unikalny na skalę światową jest najnowszy piec z atmosferą wodoru. Urządzenie pozwala na prowadzenie operacji wypalania warstw metalicznych na ceramice korundowej w atmosferze nawilżonego wodą wodoru lub dolutowania podzespołów komór gaszeniowych lutem na bazie srebra w atmosferze suchego wodoru. Piec pracuje w pełni automatycznie. Kolejnym urządzeniem technologicznym opracowanym przez tutejszych inżynierów jest stanowisko do hodowli monokryształów węglika krzemu. Materiał ten odgrywa coraz większą rolę w przemyśle półprzewodnikowym. W Europie pracuje kilka tego typu urządzeń. To wyprodukowane w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym jest najnowocześniejsze. Pozwala na prowadzenie w pełni automatycznego procesu hodowli kryształów węglika krzemu. Kryształy te są wysokiej jakości. Wykorzystane mogą być do wytwarzania białych czy niebieskich diod LED oraz wysokotemperaturowych tyrystorów do przełączania dużych mocy. Proces hodowli kryształów przebiega w temperaturze blisko 2500 stopni Celsjusza. Do osiągnięcia tak wysokich temperatur wykorzystuje się opatentowany, nowatorski, dwusekcyjny, rezystancyjny, grafitowy układ grzejny. Również to urządzenie pracuje w sposób całkowicie zautomatyzowany.